Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony ponownie Trans Dimensional One. Wracamy do niespiesznej epoki cudów. Jest to nasz 11 odcinek i drugi odcinek wojny. Niebieski gracz NPC wypowiedział nam wojnę, nie znajdował się na dogodnej ku temu pozycji, nie przygotował swoich armii, nie przygotował niczego. Zwyczajnie stwierdził, że nie lubi nas na tyle, żeby wypowiedzieć nam wojnę. No i jego miasto to wysunięte, pamiętacie, tuż przy naszej stolicy skonstruowane, już upadło. Jego główne armie wycofały się, a jego główna stolica znajduje się pod ziemią, kawałeczek od nas. Będziemy się chcieli pobawić tutaj i jak najwięcej na tej wojnie na naszą korzyść skorzystać. Zobaczymy, jak całość zabawy tutaj będzie dalej przebiegała. Przeorganizujemy nasze armie, będziemy starali się jak najszybciej zwyczajnie niebieskiego unicestwić. Ten moment, co tutaj jeszcze więcej efektywnie możemy zrobić? Możemy zacząć próbować przemieszczać nasze oddziały i będziemy chcieli na pewno spróbować zrekrutować troszeczkę więcej jednostek z gatunku takiego, które jak najbardziej wspomogą nas w tych działaniach wojennych. Więc na przykład przemierzający polany może być ciekawym, bo zobaczymy jeszcze jak tutaj, ile będziemy mieli złota i ile innych rzeczy będzie nam tutaj na korzyść wpływało. To, co chcemy zrobić, to rozejrzeć się. O, patrzcie. Krasnoludy wypowiedziały wojnę niebieskiemu. Fantastycznie. Wolne miasto. Wyjątkowa wasalizacja. Możemy je przyłączyć w dowolnym momencie, ale nie chcemy tego zrobić. Pakt obronny, o, zawarty między waszą dwójką, to jest niezbyt dobry dla nas. To znaczy, że my nie możemy zaatakować krasnoludów, to krasnoludy muszą zaatakować nas w przyszłości. A neutralność dobiegła końca, pakt o współpracy, będziemy starali się go z cudzonokami szeptu. Tak, to miasto my będziemy starali się spróbować wchłonąć. Już mamy dodatkowy bonus, prawda, jak pamiętacie, z rzuconego zaklęcia. I zobaczymy, jak to dalej będzie działało. Czy chcemy zakończyć tą turę? Myślę, że na ten moment jeszcze niekoniecznie, bo coś możemy, tak, możemy tutaj wybudować, dołączyć prowincję, więc tak też uczynimy. Mamy gospodarstwo, więc w następnej turze będziemy mogli na przykład tawernę czy kamieniarza z o, bardziej rynek, bo złoto, prawda? Rynek najprawdopodobniej będziemy chcieli tutaj postawić. Mamy problem z tym, nie wiem, czy to się odświeżyło już, czy o co chodzi. Jak pamiętacie, nie mamy zniżki na budynki dające przychód zasobu wiedzy. Mimo, jeżeli dobrze rozumiem, to powinno nam dawać tą zniżkę. Konstrukcje miejskie powiązane z badaniami kosztują 50% mniej złota oraz produkcji do wybudowania. Może jak zakończymy tą turę, to zacznie to działać. Zobaczymy. Niebieska armia kręci się tutaj. Oj, kręcą. To dobrze, że nie zdecydowałem się wyruszyć do ofensywy, bo nie jesteśmy jeszcze przegrupowani. Więc to, co my zrobimy najprawdopodobniej, to zrobimy tak. Przeciwnicy nadal mają swój ruch. No tak. To dopiero niebieski się ruszył, my zaraz będziemy mogli nasz ruch dokonać. Dreamwald jest teraz miastem basalskim pod naszym zarządem. Fantastycznie. Możemy dać im kamień szeptu w przyszłości, żeby podbić ich status względem nas. Bo na ten moment powiązanie jest ujemne, ponieważ albowiem oni nie byli podbici w pokojowy sposób, więc nie mają tak dobrego podejścia do nas. Okej, okay, czyli tak, my chcemy ciebie wysłać tutaj jak najszybciej. Sądzisz, że tak szybciej dotrzesz? Nie, czyli lądem szybciej dotrzesz. Ciebie również chcemy dosłać tutaj. Myślę, że
powinienem rozważyć możliwość kupienia tej zdolności, nie, tej zdolności, budowanie dróg i wybudować sobie drogi tam tuż przy oceanie, żeby szybciej móc iść tutaj sobie drogę wybudować, żeby szybciej móc jednostki przerzucać. Przymierzająca polanę. Tak, poproszę o tą jednostkę. U ciebie jeszcze troszeczkę poczekamy i tutaj raczej będziemy chcieli zainwestować w rynek. Nie będziemy chcieli tutaj już jakichś dodatkowych jednostek małych, tanich produkować. Pinnacle będzie już używało swojego werbunku jako bonusu do żywności, bo werbunek daje 1/4, jeżeli się nie mylę, swojej wartości. Tak, 1/4, właśnie 25%. Jeżeli nie rekrutujemy niczego. Czyli 11 punktów żywności dodatkowo. To miasto musi jak najszybciej się rozrosnąć. Okej. Okay. Czyli tak, wymagane rozkazy. Wyruszcie dalej. Okej. Wy nadal się leczycie. Jesteście na samej granicy. Wymagane rozkazy. Co ja bym z tobą chciał zrobić? Myślę, że możemy kolejny obszar przyłączyć. Jaki obszar my chcemy przyłączyć? Stolica raczej w tą stronę nie będzie się rozrastała. Czy stolica będzie miała w ogóle jakąkolwiek stronę, to będzie mógł tutaj może się rozrastać troszeczkę też ten obszar. Wiecie co? Czego ja potrzebuję? Może tak. Potrzebuję gospodarstwa. Potrzebuję kamieniołomu. Czy kamieniołom jest tutaj? Który byłby to kamieniołom z rzędu? Czy my tak mamy? Czyli na przykład chuźnię światła mógłbym ulepszyć. Myślę, że tak, kamieniołom tutaj postawimy. Później światła wybudujemy. Udaj się do miasta. Ty udaj się tutaj. Rozbijcie obóz, że tak to ujmę, w mieście. Okaż produkcję. Wydałem za dużo pieniążków, nieprawdaż? Tak, wydałem za dużo pieniążków. Możemy wybudować sobie cele, żeby dostawać plus 4 nauki. I mieć możliwość nawrócenia na naszą stronę uwięzionych bohaterów. Tak, zróbmy na ten moment. Tutaj nic nie chcemy zrobić. Otrzymano wiadomości. Czy my możemy coś przenegocjować? Możemy wam wilka sprzedać za 152 zł. Na ten moment wydaje mi się być to jak najbardziej użyteczne, więc sprzedam wam tego wilka. Uwolniliśmy was jako wasala. Otrzymano wiadomość. Okej. Fajnie, że ze sobą współpracujecie. Nie mam nic przeciwko. Negocjacje. Czy ja mogę coś tutaj uzyskać? Nie wygląda na to dobrze. Wróć. Inni pak. Zawarli pakt obrony. O. Dobrze. Niedobrze, nieźle. Mamy 10 tur pomiędzy w ogóle możliwością tego, że zawrą sojusz i staną po stronie niebieskiego. Choć on teoretycznie nie wiem, czy może ich wezwać do wojny ofensywnej, jeżeli mają pakt obronny. Nie mam zielonego pojęcia. Dobrze. Wcześniej chciałem tego zrobić, bo to nie było nasze terytorium. Teraz jest to już nasze terytorium, więc myślałem, że popełniam błąd, nie popełniłem. Przebudzone oddziały. Ciebie wysyłamy. Rzeczy się dzieją. Chyba chcemy zakończyć tą turę na ten moment. Ja wiem za bardzo, dlaczego zwycięstwo ekspansjonistyczne nie nalicza tych wasali, których mamy. Bo tutaj jest rozpiska, zaliczają się tu te prowincje, które należą bezpośrednio do twoich miast lub wolne miasta, które są co najmniej twoimi wasalami. I to się nie zwiększyło, kiedy dostaliśmy nowych wasali. Więc nie jestem pewien, co tutaj tak do końca się dzieje i o co tutaj tak naprawdę chodzi. I czy zmniejszył się koszt budynków? Nie zmniejszył się koszt budynków, które...
Czy chcemy Imperium, czy chcemy Kapłan Słońca i Furię? Możemy szybciej ich wasalizować, możemy zyskać jednostki do armii, możemy zyskać Imperium. Na ile my cenimy sobie Imperium w momencie, którego prawie nie używamy? Jednostki to jest dużo bardziej krótkotrwały bonus. I efektywnie... to jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że pójdę w długotrwałe rzeczy. I na przykład wymuszony przemarsz nie interesuje mnie aż tak bardzo. Dodam sobie więcej doświadczenia dla moich jednostek. Może to nie jest najlepszy wybór. Stabilność w miastach. Stabilność w miastach może też być istotna, ale nie aż tak bardzo. Wymagane są rozkazy. No dobrze, skoro wymagane są rozkazy, to zaraz spróbujemy się tutaj pobawić. Mamy porównywalną ilość armii, tylko przeciwnik ma potężniejsze jednostki. Na przykład ma jednostki, które my teraz dopiero opracowujemy. Będziemy musieli się poważniej zastanowić, jak chcemy osiągnąć tutaj jakiś długotrwały efekt. Pamiętając, że do walki mogą stanąć maksymalnie 3 armie naraz, 3 pełne armie, czyli 18 jednostek. Wymagane rozkazy. Na ten moment nic nie róbcie. Tutaj, co możemy tutaj wybudować? Możemy więcej imperium, po więcej imperium sięgnąć. Możemy więcej many, możliwości rzucania zaklęć, prawda? Zużycia many w jednej turze. To może być istotna rzecz dla nas na dłuższą metę. Na przykład, tylko czy z czego wy macie bonus? Co musi być w okolicy? Nic nie musi być w okolicy, żebyście uzyskali ten bonus. Ciekawe, ciekawe. W takim wypadku te kamieniołomy będziemy chcieli prawie na pewno na coś innego zmienić. A gdzie my mamy bonus? Tutaj na przykład mamy bonus za sąsiednie stanowisko badawcze. Tutaj mamy bonus za nic i tutaj mamy bonus... Tego raczej nie będziemy używać. Okej. Okay. Czyli to, co nas tak naprawdę interesuje, to na przykład postawienie ciebie tutaj. Dostaniesz... To będzie 13 punktów wiedzy w zamian za... utratę 5 punktów produkcji. Wydaje mi się to być jak najbardziej rozsądnym rozwiązaniem. Tak też uczynię. Czyli to mamy odklepane. To mamy odklepane. Te nie produkuje żadnej jednostki, ale jest to mój zamysł obecny. Te armie będziemy chcieli powolutku zacząć przemieszczać do przodu. Jeżeli uda nam się zwabić przeciwnika do tego, żeby nas zaatakował w otwartym polu bitwy, zamiast oblegać go, może być to użyteczne dla nas? Nie jestem pewien jeszcze na ten moment. Okej, okay. Czyli mamy nowego wasala, kolejnego. Skap jest zwasalizowany przez nas. I zapewnia nam całkiem solidne zasoby, fajnie, fajnie. Czary są gotowe do rzucenia, na ten moment mnie nie interesują aż tak bardzo. Będziemy chcieli użyć dwóch fal błyskawic przed walką. Będziemy chcieli zaatakować dwa razy tym zaklęciem. Jedno mamy przygotowane, jedno możemy rzucić od ręki. Zieloni atakują fioletowych. Czyli jedyne dwie nacje, które jakkolwiek pozytywny stosunek względem nas miały, stają ze sobą w szranki i zielony jest potężniejszy. Bo jest pierwszy w rankingu. Nie jestem pewien, czy chcę to zrobić, ale odmowa to zła akcja.
Zdecyduje później. Rozpoczęli wojny. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Chyba będziemy musieli dokonać jedną złą akcję w tym momencie. Względem jedynego sojusznika, który stanął po naszej stronie. Teoretycznie oni są drudzy w potędze. Na ile my w ogóle... Nasza stolica jest odsłonięta na zielonego. Na ile my w ogóle mamy szansę z zielonym tak naprawdę zawalczyć? Musielibyśmy niebieskiego... Za 10 tur dopiero będziemy w stanie Adilonium próbować wchłonąć. Do tego czasu, czy ja chciałbym może jednak Sunspire spróbować wchłonąć? Troszeczkę mi szkoda tych bonusów, które dostaję bez konieczności używania kapu. Ale jeżeli nie używam całego kapu miast, no to też jest... bez sensu troszeczkę. Czy ja mogę z wami pohandlować? Mogę. Nie jest to jakoś super użyteczne. Czy ze skabem mogę pohandlować? Co wy mi zaoferujecie? Mogę wam płacić kasą za manę. Nie jest to najlepszy deal dla mnie. Maną za rekrutację też nie jest to najlepsze. Na ten moment przynajmniej dla mnie. I będę musiał podjąć tę decyzję, tak? Ile mam tury na odpowiedzenie na tę decyzję? Czy ja muszę się zgodzić w tej turze? Dwie tury, tak? No zdecydujmy później. Zastanówmy się jeszcze nad tym. Rozważmy za i przeciw. O, mamy troszeczkę więcej do zwycięstwa ekspansjonistycznego, czyli jednak wasale się częściowo wliczają, dobrze wiedzieć. Czy powinni się całkowicie wliczać. Ale nie widziałem tego na pierwszy rzut oka. Jak my stoimy z Gneiss? Możemy użyć odrobinkę Imperium, żeby przyspieszyć i przegonić krasnoludy. To może być użyteczne. Możliwe, że mają na handel coś, co będzie dla nas bardzo użyteczne. Spróbujmy, spróbujmy, spróbujmy. Sunspire. Jakbym was wchłonął? Co ja tak właściwie bym dostał? Miasto o populacji 9. Miasto, które nie jest jakoś wybitnie super użyteczne. Gdybym miał się temu tak... Szkoda marynować kap, wydaje mi się. Marynowanie kapu nie jest tutaj na naszą korzyść. Ale chyba wolałbym Kulum przejąć. Czy z niego wasala właśnie uczynić? To jest dobre pytanie otwarte. Muszę podjąć tą decyzję. Włączyć miasto, czy nie zrobić tego? Jestem ciekaw, bo patrzcie, oni w ogóle są tej samej rasy, co my. Więc jeżeli już jakiekolwiek miasto miałbym włączyć, to najprawdopodobniej ich. Włączenie tego jako miasta dałoby mi dostęp do kolejnego bohatera, to jest kolejny plus. Czy raczej dostałbym tego bohatera, który jest 7 poziomu i ma troszeczkę już użytecznych rzeczy. Spróbuję ich włączyć wobec tego. Niepotrzebnie czekałem, prawda, tak długo. Niepotrzebnie zwlekałem z tym tak długo. Ale nie chcemy marynować kapu. Nie przyda nam się ten bohater. Zobaczmy, co się stanie. Zbadaj. Dobra. Nie jesteś teraz częścią.
będziesz dalej władcą tego oczywiście. Zaczniemy od kuźni światła i zaczniemy od... Wow! Aż tak mało wybunku masz? Tego się nie spodziewałem. Wybudujmy sobie wobec tego... Co? Gospodarstwo tutaj? Dlaczego tak długo zajmie ci ta rekrutacja? A, i odziedziczyliśmy tylko Lidea. Nie mają żadnej armii. Wszystkie ich armie zostały rozwiązane. Okej. Niezbyt mi się to podoba, ale nic na to nie pojadę z tego, co widzę. Czyli ty jako lider, ciebie możemy od razu wysłać? I tak nie. Zostaniesz włączony w te działania zbrojne, więc nie ma takiej potrzeby najprawdopodobniej. Trakt wygasł, tak, wygasł, ponieważ staje się częścią nas. Nie są zbyt zadowoleni. Ciekawe. Będziemy tutaj kombinowali na bieżąco później. Opactwo można by było postawić na przykład... Tutaj. To jest rzecz, którą może zrobimy nawet w pierwszej kolejności. Postaw tutaj i zamień miejsca. W jedną turę po prostu zrobienie tego. Okej. I chyba kończymy turę. Kończ turę. Zobaczmy, co niebieski zrobi. Czy niebieski spróbuje nas zaatakować? Przemieszcza się też na lepsze pozycje do ataku. Do obrony? Trudno orzec. I czeka nas właśnie podjęcie decyzji, czy chcemy stanąć po stronie fioletowego, czy nie. Nie mają wszystkich swoich armii. Ale mają dużo... Mają grupę potężniejszych jednostek. Czy my chcemy spróbować dokonać tego ataku? Roślinna skóra, aspekt korzeni. Jak widzicie, polska lokalizacja jest przepięknie zaimplementowana. Doskonale wiemy, czym jest aspekt korzenia. To odpowiednik, prawda, tej pierwszej encyklopedii polskiej. Koń jaki jest, każdy widzi. Tylko już nawet pominęli same słowa, no bo każdy wie, że każdy widzi, czym jest koń, więc nie ma potrzeby nawet wpisać w pierwszym miejscu tejże definicji. To może być dużo bardziej użyteczne, gdyby nie rozgadywać. Spróbujmy. Roślinna skóra. Dobra, zobaczymy. Jeżeli ja chcę ich zaatakować, to moi drodzy, znaczy naturalnie będziemy chcieli ich maksymalnie osłabić. Przywołanie plecionego obrońcy. Męcik, one są tylko przywoływane, nie możemy ich rekrutować normalnie w... A, nie możemy ich rekrutować, okej. Byłem święcie przekonany, że to jest jednostka, którą można rekrutować. Tylko dlatego, że nie umiem czytać, prawda, ze zrozumieniem. To jest sztuka, która jest zbyt trudna dla mnie. Myślę, że zaczniemy tutaj inwestować w biblioteki tego typu rzeczy. Wymagane rozkazy. Ty na razie stań w mieście. Ciebie będziemy chcieli przegrupować gdzieś tutaj pewnie. Więc ciebie chcielibyśmy jak najszybciej dosłać tutaj również. Teoretycznie ciebie też chcielibyśmy mieć gdzieś w pobliżu na wszelki wypadek. Dlaczego czas się wydłużył na... To było 6 tur, teraz jest 7?
Brak stabilności nie poprawia sytuacji. Jeżeli chcemy zaatakować, nie. Powinienem był nie wydawać. Wiecie, powinienem był nie wydawać punktów imperium. Niepotrzebnie wydawałem na jakieś pierdoły. Przyspieszenie bardzo dużo by zmieniło w tej walce. Można powiedzieć, że przyspieszenie zredefiniuje całą tą bitwę naszą następną. Jeżeli spojrzymy na to, to potrzebowalibyśmy trzech tur, żeby przywołać jednego oplecionego obrońcę. Dobrze, czaje gotowe do docenia. Oferta handlowa, pakt obronny. Kto komu właściwie wojnę wypowiedział? Jak to zadziałało? Wojna. Która strona której wypowiedziała wojnę? To było powiedziane wcześniej, a tego to nie zwróciłem uwagi. Nie, dobra. Nie. To było rozumiane samo przez się, ponieważ mamy tylko pakt obronny i Złota Rajna mogła nas wezwać na pomoc tylko i wyłącznie wówczas, jeżeli ktoś zaatakował ją. Czy będziemy zdrajcami? Pakt o współpracy oznacza możliwość handlu. Kamień ognistej kuźni. Czy to nie było to? Ruda Arkanium, to jest jeszcze coś innego. Ale kamień ognistej kuźni, wiecie dlaczego mnie bardzo interesuje? Ponieważ odblokuje on ten bonus. Plus jeden punkt gen... dwukropek C, dwukropek 1, bo lokalizacja polska jest przepiękna. Jeden punkt kropki i 10 punktów premii do obrażeń. A więc tak, wydaje mi się, że kupimy od was ten kamień ognistej kuźni. Pyk. Ponieważ to bardzo dużo powinno zmienić, jeżeli chodzi o nasze militarne zdolności. I to jest jak gdyby kolejny argument, prawda? Kolejny argument na możliwość zaatakowania już teraz. Tak. Bardzo mnie to cieszy. Oferta handlowa. To jest nadal ta oferta handlowa. Rozpoczęli wojnę. O! Zielony przeciwko niebieskiemu. Jeżeli odmówimy dołączenia do tej walki, co konkretnego się wydarzy? Jeszcze raz przeczytajmy. Czyli tak, relacja z innymi władcami. To jest bilans usprawiedliwienia wojny. Usprawiedliwiona wojna. Czyli macie powód. Zielony był w stanie sfabrykować powody do zaatakowania Reiny. Pogorszenie paktu obronnego z Reiną będzie traktowane jako zła akcja. My chcemy jak najszybciej dojść do maksymalnego stanu dobra, ponieważ zapewni nam to bonus z racji tego, że gramy typem rasy, prawda, imperialnej. I oni mają bonusy związane z skrajnymi wartościami. Na neutralnym, na maksymalnie złym i na maksymalnie dobrym. Mają dodatkowe bonusy, zależnie od stanu. Czy my możemy zaczekać jeszcze? Czy... Pakt obronny z najpotężniejszym. Dobrze.
Dobrze, podpiszę go. I w takim razie odmówimy zielonemu, odmówimy fioletowemu, ale to dopiero w następnej turze. Za dużo myślenia, za mało działania, zdecydowanie. I teraz tak, my będziemy chcieli zaatakować ich jednak. Jednak podjąłem decyzję, że atakujemy. To będzie tak, fala błyskawic. Na tego pana. Jeszcze raz fala błyskawic na tego pana. I zaczniemy przywołanie oplecionego obrońcy. To i tak praktycznie nic nie zmieni, ale zaczniemy przygotowywać sobie to. Mamy jeszcze leczenie armii w zapasie. I będziemy chcieli ruszyć nasze armię tutaj. Czy to jest las? Te skały, droga. Nie mamy tutaj żadnych lasów w okolicy. I tak nie mamy zbyt wielu bonusów z lasu, na ten moment przynajmniej jeszcze. Czyli to będzie tak. Ty ruszysz się tutaj. Czy mamy jakąś jednostkę, która jest potężniejsza? Mogę jeszcze jedną turę zaczekać teoretycznie. Prawdopodobnie powinienem był nawet jeszcze jedną turę zaczekać. Ale ruszymy tutaj jednostki. Ruszymy tutaj jednostki. I to jest mało ryzykowna bitwa teoretycznie. Mówicie, że jesteśmy o tyle potężniejsi? Czy przez to, że ja zadałem obrażenia? Że przez to, że zadałem obrażenia. No dobrze, atakujemy. I szczerze mówiąc, jestem ciekaw walki automatycznej. Jestem ciekaw, ile naszych jednostek stracimy. Jeżeli stracimy tylko jakieś jednostki pierwszego tieru, to najprawdopodobniej inaczej na tę sytuację spojrzę. Zobaczmy. Jak to będzie wyglądało. Zobaczmy walkę automatyczną. Bła! To jest bardzo ciekawa rzecz, muszę przyznać. Nie spodziewałem się, że tak łatwo uda nam się wygrać tę bitwę. Ciekawe. Zebraliśmy jakimś cudem duszę? Naprawdę? Nie, to oni zebrali z nas duszę. A, okej, rozumiem. Bo my straciliśmy... A dlaczego 4 dusze, jeżeli straciliśmy... Jednostka drugiego tieru daje 2, jednostka pierwszego daje 1, więc skąd 4? Czy oni stracili jakąś żywą jednostkę? Nie jestem pewien, jak do końca działa to zbieranie duszy, a to też jest... Nie byłoby dziwne. Tak czy siak, udało nam się wygrać. I właściwie odcinek i tak jest troszeczkę krótszy niż zazwyczaj, ale dużo dłuższy niż powinien być. Co powiecie na to, że pozwolę wam podjąć decyzję. Nie nagram następnego odcinka, dopóki nie dostanę odpowiedzi od was. I pytanie brzmi. Czy życzycie sobie, żebym tą bitwę rozegrał? I bo nie mieliśmy jeszcze tak dużej bitwy, prawda? Ta bitwa jest o 2 jednostki mniejsza niż maksymalna możliwa ilość jednostek na początku bitwy. Tym samym jestem ciekaw, czy chcielibyście zobaczyć tę bitwę w wykonaniu moim, czy chcielibyście po prostu zobaczyć powtórkę, czy w ogóle was to nie interesuje. Dajcie znać w komentarzach, ja się do tego dostosuję. Więc na ten moment dziękuję wam serdecznie za uwagę, życzę miłego dnia i mam nadzieję do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, hej!